Maria Montessori to włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci, zwanego metodą Montessori, którą obecnie naucza się w szkołach podstawowych na całym świecie. Stosowana jest również w społecznej szkole imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu. Jest to jedyna szkoła w Tarnobrzegu, która wykorzystuje metodę nauczania słynnej pedagog. Maria Montessori to osoba, która inspiruje nauczycieli na całym świecie od lat. Jej metoda fascynowała mnie osobiście od dawien dawna. W tym roku postanowiliśmy, a w zasadzie w zeszłym, wprowadziliśmy ją do klasy zerowej. Pani Litka jest najlepszym specjalistą w szkole w tym momencie, ponieważ przeszła wszystkie potrzebne szkolenia. Od przyszłego roku wprowadzamy tę metodę do klas pierwszej szkoły podstawowej. Kolejni nauczyciele zostaną przeszkoleni. Metoda Marii Montessori funkcjonuje u nas w kraju. Przede wszystkim jest zauważalna w dużych miastach. Najbliżej nas jest przedszkole w Stalowej Woli. W Rzeszowie jest i przedszkole, i szkoła podstawowa, która ściśle prowadzi kształcenie, wykorzystując metodę Marii Montessori. Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci, przeciwstawia się tłumieniu ich aktywności. Montessori uważała, że głównym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Jest to metoda, która kładzie nacisk na samodzielność dziecka. To jest ta sentencja, którą wypowiada dziecko, że pozwól mi to zrobić samemu. My wprowadzamy elementy tej metody, które wykorzystujemy właśnie przy edukacji językowej, matematycznej. Tak jak dzisiaj było to zaprezentowane, łączymy te elementy Montessori przy zajęciach też muzycznych. Nauczyciele podczas zajęć zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori stosują wiele pomocy dydaktycznych, w które szkoła się doposażyła. Niektóre z nich własnoręcznie przygotowują także nauczyciele. Jako materiał rozwojowy wykorzystywane są na przykład dywaniki. Czemu służą? Dywanik w tej metodzie jest jak gdyby wyznaczeniem takiego swojego miejsca dla dziecka. To jest miejsce, gdzie nikt dziecku nie może wkroczyć. Dziecko się za to miejsce czuje odpowiedzialne. Nikt nie może przeszkadzać w trakcie pracy dziecka na tym dywaniku. Każdy musi zapytać o zgodę, czy dziecko przyjmie drugą osobę do pracy. I co jest ważne, dziecko pracując na tym dywaniku uczy się dyscypliny. Przyniesiony materiał na dywanik po skończonej pracy musi samodzielnie odnieść, zwinąć ten dywanik i odnieść miejsce przeznaczenia. Czyli uczy dyscypliny, skupienia uwagi i odpowiedzialności też. Nauczanie dzieci z klasy zerowej metodą Marii Montessori świetnie przygotuje je do nauki w wyższych klasach.